Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie dzisiaj gościmy u kolegi Zbyszka Oleksiaka. Tutaj u kolegi Zbyszka Oleksiaka, którego mamy tutaj w kurtce skórzanej po prawej stronie na ekranie. Mamy też jeszcze kolegę Łukasza, których już przedstawiać też nie trzeba, gdyż ostatnio na filmie już zapoznaliśmy się troszeczkę z hodowlą kolegi Zbyszka. Tutaj Łukasza, który pomaga w hodowli, jest tutaj pielęgniarzem. Ale mamy też tutaj parę takich, po filmie było dużo pytań i mamy takich właśnie tytułem wyjaśnienia spraw do omówienia. Między innymi tutaj mamy z tyłu taki gołębnik, zobaczmy koledzy. W tym gołębniku wtedy nie byliśmy, kiedy u kolegi gościliśmy, a koledzy mają tam zlokalizowane takie ciekawe urządzenie, które dzisiaj zaprezentujemy. Ale to jeżeli dotyczy hodowli, to powiedzmy to by było o tyle, co byśmy mówili. Natomiast jeszcze tutaj wspomnijmy, bo tutaj z kolegą rozmawialiśmy wcześniej, kolega jako organizator dobry, tutaj prezes oddziału. No pochwalił nam się, że ilu tutaj Zbyszek mieliście członków nowych? Witam wszystkich kolegów. No teraz w tym tygodniu przyjąłem 6 nowych hodowców. Są to hodowcy młodzi też, nie? Nowo wstępujący, także znowu oddział myszków się rozwija, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni po prostu. Jeszcze tylko przypomnijmy, ilu ten oddział myszków będzie teraz liczył członków? No już ciężko teraz to tak dokładnie się doliczyć, bo nie ma... Wiadomo, że 6 więcej. 6 więcej, no i tam ostatnio znowu 2-3, także no 170 osób to już będzie minimum, które będzie lotowanych, a składkę to może około 200 osób będzie opłacało. Czyli widzimy, oddział się prężnie rozwija tutaj pod, że tak powiem, bacznym okiem prezesa. A my tutaj, jak się nazywa, dzisiaj będziemy troszeczkę tutaj się skupimy jeszcze tutaj na hodowli. Właśnie mówię, pokażemy tutaj to, co się mieści, jeszcze raz u góry pokażę, w tych gołębnikach. Powiedzmy, tylko wcześniej gościliśmy i pokazywaliśmy gołębniki, które tutaj są zlokalizowane z tyłu za kolegą, jak również tutaj te nad sklepem. Tam były gołębniki rozpłodowe, a tutaj dzisiaj ten gołębnik, który tutaj z tyłu masz, to jest twój gołębnik lotowy, tak? To jest gołębnik lotowy. I tutaj chciałem kolegom zareprezentować takie automatyczne łapanie gołąbków, może komuś się to przyda. Bo to po prostu powiem szczerze, jest to bardzo wygodne. Wiadomo, że tam jak hodowcy mają 20 gołąbków, ja tam mam troszeczkę więcej, ale to nie świadczy o tym, bo w każdym razie to jest wygodne, jeżeli to jest postępowane systematycznie, to gołąbki po prostu nawet przy malutkiej ilości można delikatnie je nasuwać i wchodzą, może pokażemy. Tak, teraz przyjdziemy, zobaczymy jak to urządzenie wygląda. Tutaj mamy właśnie taki kosz wykonany. Teraz jest troszeczkę lód, wiadomo, że to jest nie ta pora. Podkładamy sobie skrzyneczkę. Jest tu klapeczka otwarta i teraz wolno. Jeszcze zobaczmy, tu jest taka w tym koszu, który tutaj wcześniej mu wspomniałem, jest z drewna i siatki wykonany. Jest, takie, jest to przesuwane z kierunku. Taka deska na takim drągu, którą kolega Zbyszek teraz bierze, ściąga. Gąbki się nie boją, po prostu one już wolniutko ten. I po uzyskaniu pełnej skrzyneczki gąbków opuszczamy główną zasuwkę. Tak. I tak masz gołębie złapane. Kratki dokładnie odsuwamy, klapeczkę do góry. Już jest na przykład 20 gołąbków w klatce, nie? Podkładamy drugą klapeczkę. Zasuwka idzie do góry. Momencik, znowu pociągamy leciutko, wolniutko gołąbki. One same chodzą po kilku takich tych. To nawet nie trzeba ich po prostu wganiać tym, to tylko wystarczy, że ruszymy, automatycznie wszystkie gąbki. Takie rozwiązanie polecamy zwłaszcza kolegom, którzy mają tych gołębi więcej. A na młotka to już tym bardziej, nie? Tym bardziej, tak, nie ma tego kontaktu. Nieraz tutaj nie możemy sobie gąbki, nawet jak już jest taka motywacja troszeczkę, to zostają w tej wolierce na kilka godzin, tu są karmione tą, nawet z tego stopnia i później już do gołębnika po motywacji już nie wchodzą w ogóle. Rozumiem. To się wam rozwiązanie sprawdza? No jest super. Fajne, bardzo fajne rozwiązanie. To rozwiązanie gdzieś podglądałeś u kogoś, czy tak sam na to wpadłeś? No tutaj akurat żeśmy z Łukaszkiem wymyśliliśmy sami, chwilowo troszkę nie działało, trochę takie, ale po prostu teraz już jest wszystko idealnie. No, dużą ilość młodych po prostu łapiemy w ciągu 15 minut, wręcz możemy, jak się to mówi, w garniturze pod krawatem to wykonywać na powietrzu. Ja są nauczone to same. A tym bardziej, jak niektórzy panowie tam mają jakieś problemy ze zdrowiem, no to tym bardziej polecam, bo to nie ma tego pyłu, co teraz tutaj. W ogóle zero pyłu. Rozumiem. No, także tutaj oszczędzamy zdrowie i czas też. I czas też. No, drugą funkcją taką jak tutaj jest, koło tego, to tu cały sezon gołąbki nasze wylatują w ten sposób. I tutaj po prostu tą klapeczką, bo to się zacięło. W końcu, tak. No i to się tu dźwiga, tu skrzyneczkę też podstawiamy. Aha, i wtedy tutaj kładziecie na tej klapie kosz. Tam jest wejście. Tak. I też tu otwieramy i tu jest do tego. I tam macie drugi jeszcze, jak się nazywa. Do tego jeszcze jest taka stołeczek, no nie? Stołeczek, rozumiem. Gąbki są tu nauczone wlatywać, tak samo moment. Tam jest zasuwka. Tu może wejdziemy do środka. Są przesuwane, tak, zobaczmy. No. Tu jest, jak się nazywa. Tak, widzimy tutaj, zobaczmy koledzy, to jest takie podnoszone do góry klapka, tak. I one sobie tutaj naganiać je można i ten. A to jest, jak się nazywa, dla wdów, tak? To jest gołąbniczek dla wdów. Każda samiczka jest indywidualnie. Szafa z przednim, tak? Z przodem wykonanym z siatki. Samiczki przeleczą z głównego gołębnika.
hodowców jest to wyciszone ścianą około pół metra. Mhm. Także gąbki nie mają prawa się słyszeć po prostu w ogóle samczyki od samiczek. Czy tu jest wejście tylko do połączenia do drugiego gąbki? Samiczki, które są już nakarmione, zmotywowane, daję te gąbki, które w piątek już podejmujemy decyzję, które idą na lot, tu są zamykane do tego gojemnika, a jeżeli gąbki nie idą do kosza, mamy drugą część, która już w piątek idzie tutaj. A, tu zobaczymy, o, właśnie. Podobne rozwiązanie jest, widzę też regałów, tej szafy. Bo tam i też są... macie klapy, tak? Podobnie też do łapania. Też tam można wykorzystać, jeżeli byłoby na jakiś inny dystans z gąbki szły, czy ten, to w prawą stronę, nie? Rozumiem. Tu zobaczmy, że kamera w każdym gojniku, sobie kolega może podglądać, no, co się kamery dzieje, są tak? Na podczerwień, nie ma gojnika, żeby nie było. Jest na podczerwień, w nocy można sobie obserwować, jak gąbki się zachowują, nawet jak puch z gąbków zlatuje, to w nocy to jest widoczne. Aha, rozumiem. Tak, dobrze, także na razie podziękujemy, zobaczymy, co jeszcze kolega Zbyszek będzie miał nam do powiedzenia. Tutaj jeszcze u kolegi Zbyszka zetknęliśmy się z takim środkiem, tutaj pokażmy, jak on wygląda. To jest taki środek, który kolega Zbyszek tutaj, powiedzmy, ma sklep, ale ten środek poleca hodowcom, którzy do niego dzwonią, pytają radę. Na co to jest środek? To jest środek na samozę, gronkowce, paciorkowce. No, powiem szczerze, jest to rewelacja, którą mi tutaj taki kolega zdradził. W przypadkach takich, jak hodowcy mają i salmonelozę, i różne problemy, nie mogą sobie poradzić na rynku z obecnymi środkami, no to jestem prawie w stanie dać 95% gwarancji, że po salmonelozie w mocnym stanie te gołębie po prostu przez najbliższy już półtora roku nikomu jeszcze się choroba salmonelozy nie odnowiła. Teraz w tym tygodniu też już zaczęły być problemy, z kilku takich kolegów mi zadzwoniło, bo już nie wiedzieli, co zrobić, bo już do lotów jest półtora miesiąca. Jeszcze teraz na jajkach żeśmy to przeleczyli, no i myślę, że będą zadowoleni z lotów, bo w innym przypadku byłoby ciężko. Ten środek jeszcze wykorzystuję, bo tak normalnie go wykorzystuję w styczniu, który daje go 14 dni, ale ten środek jeszcze wykorzystuję na młode, tak miesiąc, półtora przed lotami młodymi. I powiem szczerze, ja na dużą ilość mutków, jeszcze adeno, to nie wiem w ogóle, co to jest. Później tylko delikatna jeszcze profilaktyka, ale widocznie po tym środku chyba to takie też ma działanie. Mam pytanie jeszcze tutaj, to jest środek, który się podaje na wodę, na karmę? Jego się zalewa się przygotowaną wodą. Powiedzmy, to jest w takiej butelce, tutaj niech kolegów nie zdziwi, to jest taka tego środka, zawiśna. Jest taka mniejsza ilość tego. Tutaj się dolewa do wody, momentu, tak? Do tej strzałeczki, tutaj, do tej kreseczki tak. Się dolewa przygotowaną wodą. Wodę. I 3 ml na litr wody się podaje rano i wieczorem świeża woda. I w tym momencie, no wiadomo już, to, że gryte memki, wszystko trzeba wystawić. Ewentualnie można z tym stosować jeszcze środki na grzyby, łączyć z tym preparatem. Tutaj od ilu lat, powiedzmy, stosujesz ten środek już? To jest od 2009 roku, to 4 lata. Czyli masz przetestowany go. I uratowałem już jedną hodowlę, która naprawdę po prostu mieli zagrożenia i na początku nawet nie wierzyłem, że z takiego stanu salmonelozy da się gołębie wyciągnąć. Czyli kolega, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zawsze może zadzwonić, powiedzmy jeszcze na jakim numer telefonu. 605 071 663. Tak, tutaj... Taką dużą ilością tego nie dysponuję, to tak bym prosił bardziej w takich przypadkach już może, bo wszystkim nie jestem w stanie tego załatwić, ale tak jak trzeba po prostu pomóc, to po prostu pomogę. Rozumiem. Tutaj jeszcze powiedzmy, w poprzednim filmie możemy się też dużo więcej dowiedzieć o hodowli kolegi Zbyszka, ale też powiedzmy tutaj w gazecie naszego kolegi Tadeusza Nowaka w Złotym Gołębiu w numerze marcowym, z marca dokładnie tego roku jest szczegółowo autorstwa kolegi Adama Piwowarczyka, artykuł poświęcony no, właśnie tutaj oddziałowi myszków, jak również i... Pokazane cztery najlepsze gołębki z GMP. I też hodowli kolegi Zbyszka Oleksiaka, jak tak mówiłem, tutaj oddziału, więcej szczegółów dotyczących oddziału myszków. Tak tutaj zachęcamy kolegów do zapoznania się z tym artykułem, który jest tutaj w gazecie Złoty Gołąb, a tą gazetę możemy sobie tam nabyć, dzwoniąc też do kolegi Tadeusza Nowaka, do Krudnika, tam do redakcji, na pewno będzie można go tam, że tak powiem, zamówić, czy zaprenumerować. O. Zobaczmy, tak to wygląda, a kolega Adaś Piłowarczyk, tak, właśnie tutaj jest autorem tego artykułu. Wszystko mi pomagał, jest to artykuł, który z którego jestem bardzo zadowolony, bo jest tutaj rzeczywista napisana prawda, po prostu to, co żeśmy mówili, wszystko jest ok, bo nie zawsze ze wszystkich rzeczy w życiu jest człowiek zadowolony, no a tutaj jestem wyjątkowo zadowolony. Rozumiem. Także koledze na razie dziękujemy, będziemy też kolegę tutaj odwiedzać, zobaczymy, jak będzie szło koledze w czasie lotów, a przypomnijmy,
życzyliśmy koledze ostatnio, żeby z takiego niefortunnego czwartego miejsca w tym roku stanął na pudle, bo zawsze tak jest, że ten czwarty to jest taki... Szczęścia więcej tak, będzie potrzeba. Szczęścia, a ten czwarty to jest taki dość pechowy, zarazem jest pierwszym przodownikiem, no ale czwartym w Polsce. Ale my wierzymy, że koledze się uda, zresztą to jest motywacja główna do pracy przy gołębiach. Także dziękujemy bardzo za czas, który nam poświęci i życzymy dobrych lotów. Dziękuję.